Drodzy Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Witam Państwa radnych w imieniu Komisji, witam Państwa dyrektorów, prezesów spółek miejskich, witam mieszkańców Lublina i osoby zainteresowane dzisiaj przebiegiem dzisiejszego naszego posiedzenia. Trzymając Państwo radni porządek, do którego chciałbym wnieść drobne poprawki. W związku z pismem Pana Prezydenta w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie programu rekultywizacji zatrudnienia użytkowników ochrony podmiotów w składu mieszkaniowego zasobu gminy Lublin, druk był to punkt 6. Wobec powyższego druk 804-1 tego projektu nie ma w tej chwili. Natomiast proponuję wprowadzić do porządku projekt uchwały w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Lublin do zawarcia z wojewodą lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2017 roku szpitalu wojennego na terenie gminy Lublin, druk 818-1. Proponuję to, aby ten punkt, jeśli nie będzie sprzeciwu, był punktem 5. Kolejny projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracji miasta Lublin, druk 838-1 dotyczy to skweru Stanisława Kalinowskiego. Również prośba Pana Prezydenta o wprowadzenie do porządku posiedzenia. I to punkt proponuję jako 16, jeśli nie będzie sprzeciwu. Jest również oto poprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta z 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, druk 811-2. Ponadto informuję Państwa radnych, że dotarła do nas opinia Pana Prezydenta dotycząca uchwały w sprawie wjazdu pojazdów elektrycznych na Stare Miasto. Mamy plik dokumentów w tej sprawie. I to są z mojej strony wszystkie propozycje, które zgłaszam i o które będę zaraz prosił o akceptację. Czy ktoś z Państwa radnych? Pan radny powie, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo bym prosił, aby projekt uchwały zapisany na pozycji numer 11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej przy ulicy Krężnickiej 7B, druk 827-1 był punktem 2. Zaraz po projekcie uchwały w sprawie wjazdów pojazdów elektrycznych. Są z nami mieszkańcy i w tej sprawie na pewno też chcieliby zabrać głos. Nie ma wątpliwości, że czas mieszkańców też jest cenny. Uszanujmy ich i porozmawiajmy na ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Rada Wydarzyń. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący poinformował nas przed chwilą, że do punktu pierwszego, a więc projekt uchwały w sprawie wjazdu pojazdów elektrycznych na Stare Miasto jest opinia Pana Prezydenta. Stanowisko Pana Prezydenta. Chciałabym się zapoznać, bo ponieważ ten jest punkt pierwszy, jakby można było udostępnić, to bardzo proszę o to. I prosiłabym przypomnienie, bo ja to się nie zapisałam. Pan Przewodniczący poinformował, że proponuje nowy punkt jako 16 i nie pamiętam, jaki to był temat. 16 punkt jest to projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi powolnemu ubytek administracyjnych miasta. Dotyczy to nazwy skwer Stanisława Kalinowskiego. Czy w tej sprawie były
były analizy przez Radę. To zaraz chwileczkę wszystko tak? Czekam. No, dlatego pytam. I jeszcze nie zagłosuję, wrócę do tego ustalania porządku. Dlatego pytam, ponieważ no, nie wiem, jak zagłosuję. Jeżeli będzie procedura dokończona, no to zagłosuję za porządkiem. Jeżeli dokument nie będzie spełniał formalnych przesłanek, to przeciw. I dlatego pytam w momencie ustalenia porządku. Dziękuję. Dziękuję. Czy są inne propozycje do porządku? Rozumiem, że punktu 5 nie ma. Punktu 5 projektu. Tak, nie został jeden. Tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, analogicznie do poprzednich komisji, które się odbywały, proponuję punkty 14 i 15 zdjęcie z porządku obrad, w związku z tym, że jest niepełna dokumentacja ze strony rad dzielnic, nie ma również nadal opinii komisji na rzecz zespołu nadzorczego. Tak, dziękuję. Czy są inne propozycje? Proszę Pan Przewodniczący, pyta. Z tego co ja się orientuję, nie wiem, bo prosiłem się Panią Dyrektor odnośnie tego punktu, tego wniosku, tak? Prosiłem się Panią Dyrektor mailowo o informację na temat tego, jakie były stanowiska rad dzielnic, czy rady dzielnic zabrały w tej sprawie głos, ale niestety z uwagi na to, że przedłużyły się uroczystości pogrzebowe, nie miałem się jak zapoznać. Także prosiłbym o tutaj wyjaśnienie, bo wydaje mi się, że rady mogły się do tego odnieść, znaczy niektóre przynajmniej nie odniosły. Dobrze, Pani Radna Pytoszkiewicz, proszę. Panie Przewodniczący, mam wniosek przeciwny, żeby nie zdejmować punktu 14 i 15, tylko żebyśmy analizowali. Między innymi mam informację od przewodniczącego Rady Osiedla Śródmieście, że w dniu dzisiejszym mieli opiniować, więc na jutro na pewno będzie ten dokument uzupełniony, być może przez inne rady. Także bardzo bym prosiła, żeby zgodnie z planem, który Pan ustalił, były te dwa punkty realizowane. Wykaże, wyrazi Pani, jakie tak wyrazy w głosowaniu. Dziękuję za informację. Proszę Pana Radnika. Ja odnośnie też tych punktów przeciw 14 i 15, bo jeżeli Rady Dzielnic miały termin 21 dni, jeżeli zostali poinformowani, to Rada Dzielnicy, jeżeli wyraża zgodę, to nie musi zabierać opinii, jeżeli nie podejmuje uchwały i nie wyraża swojej opinii, więc z automatu Rada tak stanowi statut Rad Dzielnic. Rada Miasta, jak gdyby jest to projekt akceptowany. Jeżeli ma inne zdanie, bo są niektóre, gdzie jest konieczność czy inwestycji, czy innych dotyczących szkół, już nie będę rozwijał tematu, inwestycji nowych, to Rada Dzielnicy musi się wypowiedzieć. Jeżeli się nie wypowie, to prezydent nie może zmusić, ani my nie możemy. Także jeżeli był termin 21 dni, to uważam i Rady nie chciały się wypowiedzieć, dajmy im spokój i poradni mogą zgłaszać wnioski swoje i procedować. Pani, Pana głos jest przeciw, tak? Tak. W formie głosu przeciw. Przeciw. Czyli w kwestii porządku, czy Państwo jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie może najpierw co do zmiany punktu w kwestii sprzedaży działki przygranicznej do punktu jako punkt drugi. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to przyjmiemy wniosek Pana Radnego Popiela. Nie widzę. Teraz odnośnie, proszę Państwa, punktu, który chcemy wprowadzić. Pytanie mam do Pani Dyrektor, zgodnie z sugestią Pani Pytaszkiewicz, rozumiem, że chodzi o skwer Stanisława Karnowskiego. Czy wszystkie dokumenty są jakby wystarczające do tego, żebyśmy mogli dzisiaj na tym debatować? Mogła to Pani Radnej skierować słowo, a Pan odsłonić troszeczkę. Byłoby mi łatwiej z Panią kontakt nawiązać. Pani Radna, we wszystkich sprawach dotyczących nadania nazw prezydent zasięga opinii Rady Dzielnicy, występuje i tak samo w tej sprawie zapytanie do Rady Dzielnicy Śródmieście zostało doręczone 18 listopada.
I ze względów formalnych mogę tylko powiedzieć, że do dnia dzisiejszego nie została opinia przedstawiona, jak również Rada Dzielnicy nie nawiązała żadnego kontaktu w tym przedmiocie, poza jednym pismem, które było 19 grudnia, przesłane na ręce przewodniczącego Rady Miasta, o takiej treści, żeby zdjąć z poprzedniego posiedzenia Rady Miasta projekt uchwały o tej samej treści. Z takim uzasadnieniem, że zapytanie doręczone było 18 listopada, natomiast Rada obradowała 16 listopada i była informacja, że Rada zbierze się, przeczytam, po nowym roku. Proszę, i taka jest informacja. Ale, ale tej informacji nikt nie wie. Nie. Na dzień dzisiejszy nie ma opinii Rady Dzielnicy Śródmieście w tej sprawie. Tego nowego projektu, co pan przewodniczący proponował, tu mam zapytanie. Do nowego projektu? 16. To o tym mówię. O tym mówię, pani radna. O tym w tej chwili mówimy. Mówię o skwerze adwokata Stanisława Kalinowskiego. Zapytanie wysłane 18 listopada. Rada Dzielnicy do dnia dzisiejszego przedstawiła. Proszę państwa, jest wniosek pana radnego. Przepraszam, jest wniosek pana prezydenta o wprowadzenie punktu. Na tym będziemy debatować, kiedy ten punkt będzie rozpatrywany. Dodaję to głosowanie. Poddaję pod głosowanie, kto z państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały na druku 838 w sprawie nadania imienia skwerowi Stanisława Kalinowskiego. Ale panie przewodniczący, jeszcze w kwestii formalnej. Tak. Rada odpowiedziała, że zaopiniuje ten punkt i z tego, co mówi pani radna Pietraszkiewicz, to opiniowanie ma być dzisiaj. Więc chciałbym tylko, ja nie jestem przeciwko... O którym punkcie pan mówi? O którym punkcie? O 16. O tym, który pan teraz proceduje. 16, tak? Tak, tak. Więc ja nie jestem przeciwko temu punktowi. Chciałbym, żebyśmy stosowali do wszystkich podobne kryteria, jeżeli już je stosujemy. I jeżeli będziemy wprowadzać ten punkt, to apeluję, żeby również nie zdejmować, bo w kwestii formalnie on nie ma dzisiaj opinii. Natomiast Rada powiedziała, że tą opinię wyda. Jeżeli jest taka sytuacja i pan przewodniczący i pan prezydent chce, żebyśmy ten punkt przyjęli, to my możemy go przyjąć, tylko zastosujmy tą samą procedurę do innych uchwał, proszę o niezajmowanie uchwał pozostałych. Państwa, w takim razie może pan... jest wniosek pana prezydenta. Są wyjaśnienia, nie ma tego, przegłosujemy. A może pan radny wycofa to, ten... Ale to nie jest wniosek radnego. Ale pan radny dotyczący... Ale w tej chwili debatujemy na nie zagłosować za przyjęciem tego... Przepraszam bardzo, państwo mi pozwolą prowadzić posiedzenie. Nie debatujemy w tej chwili nad punktem 14-15, wniosek o zdjęcie, tylko debatujemy nad punktem wprowadzenia. W tej chwili go podam zgodnie z prośbą pana prezydenta o wprowadzenie. Natomiast po wyjaśnieniach pani dyrektor, każdy z radnych oceni, czy ten punkt wystarczającą ma dokumentację, pełną dokumentację, czy też nie. Jest wniosek pana prezydenta, który ja poddaję pod posłanie. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu, zechce podnieść rękę do góry. Za wprowadzeniem tego punktu. Tak się. Kto jest przeciwny? Kto się... Jeden. Kto się wstrzymał? Przy 5 wstrzymujących się, 1 głos jest przeciwu, stwierdzam, że wniosek uzyska, że ten punkt znajdzie się jako punkt 16 w posiedzeniu dzisiejszej komisji. Ile głosów? 5 głosów za, 1 przeciw i 5 wstrzymujących się. Kolejna autopoprawka to oczywista, natomiast proszę państwa jeszcze projekt uchwały w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Lublin do zawarcia z wojewodą obecnie porozumień dotyczących utrzymania w 2017 roku w stanie wojennym, druk 818-1. Podam go pod głosowanie, żeby nie było wątpliwości. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję jednogłośnie. Będzie to punkt 5, jeśli nie będzie sprzeciw. To znaczy punkt 5 aktualnie, przy tych zmianach, które będą dotyczyły ulicy Krężnickiej, punktacji, które pogody się nieco przesunie. I zostały zgłoszone jeszcze dwa wnioski dotyczące
punktu 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu końcem miasta Lubin Cegernych Chrostowskiej od grup 830-1. Jest to wniosek o zdjęcie. To Panie Przewodniczący, ale zanim przejdziemy do głosowania, tak, proszę o to, żeby Pan Dyrektor się odniosła do jakby argumentu, który to, był przez Panie Dyrektor, okazji bardzo tego wniosku. Ewentualnie... Czy ja mogę poprosić o ten zapytanie argument? Nie, to ja zapytam Pani, no właśnie, Pani Dyrektor w takim razie, bo chodzi mi o taką rzecz, bo najpierw może o tym skwerze Grażyny Chrostowskiej. To jest na terenie Rady Dzielnicy 10. Czy było wysyłane prośba o zajęcie stanowiska i jakie stanowisko zajęła Rada? Panie Radny, zapytanie do Rady Dzielnicy 10. na adres wskazany w BIP-ie zostało doręczone poprzez awizo po raz pierwszy 19 grudnia 2016 roku. Było awizowane dwukrotnie. Mam zwrotny list, który nie został podjęty w terminie. I tak jest też w opinii prezydenta napisano, że uznano to jako skuteczne doręczenie w trybie KPA. Czyli należy uznać, że Rada nie skorzystała z prawa. Nie skorzystała z prawa wyrażenia opinii. Czyli 21 dni od skutecznego doręczenia. Chciałbym Państwa, żeby Państwo również zauważyli, żeby Państwo zobaczyli, że jest to projekt grupy radnych, a nie prezydenta, więc pewne pytania do Pani Dyrektor wydaje mi się, że mogą być no, nie adresowane do tej osoby, bo to radni powinniśmy się pytać do Państwa wnioskodawców o kompletowych dokumentów, które się Państwo złożyli. No. Także wydaje mi się, że to jest chyba należy do wnioskodawcy. Dobrze, w takim razie poddaję. Ale przepraszam, tak? Czy zwrotka druga była którego dnia wróciła? Ja w takiej postaci, może Pan Przewodniczący chce zobaczyć, jak to wygląda. Ja dostałam zwrot z poczty. Nieodebrane, awizowane i zwrot do adresata. Jedna awizowana, pierwsza pieczątka 19 grudnia, nie podjęto w terminie, ostatnia pieczątka 3 stycznia 2017 roku. Do urzędu wpłynęło 11 stycznia. Dobrze, tak na razie poddaję. 14 dni wpłynęło. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem w sprawie zdjęcia z porządku posiedzenia dzisiejszej naszej komisji projektu uchwały nadania skwerowi nazwy skwer Grażyny Chrostowskiej, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Przy 6 głosach za i 5 przeciwnych stwierdzam, że wniosek uzyskał większość i ten punkt został zdjęty w porządku dzisiejszego posiedzenia. Kolejny projekt uchwały na druk 831-1 w sprawie nadania nazwy mostu burmistrza Witolda Pileckiego. Poddaję pod głosowanie, kto z Państwa. To jest podobna sytuacja, proszę Panie Przewodniczący, Panie Dyrektor, do jakich rad dzielnic zostało skierowane i czy jakieś rady zajęły stanowisko. Dodam jeszcze, że to jest projekt grupy radnych. Do tej pory nie było takiej praktyki, żeby grupa radnych, podając wniosek, opiniowała wniosek w radach dzielnic. Wydaje mi się, że jestem nawet przekonany, że uprawnienie grupy radnych do złożenia projektu uchwały jest uprawnieniem ustawowym, a na pewno statutowym. Pewne pytania, które mogą być kierowane do Pani Dyrektor, nie są kierowane, nie mogą być kierowane nie do tego adresata. Ale ja rozumiem, Panie Przewodniczący, to co Pan powiedział, tylko ja chciałem też zwrócić uwagę na to, że to jest wniosek grupy radnych i zarzucanie mu tego, że nie ma opinii Rady Dzielnicy. Ale ja nie mówię, że Pan Przewodniczący, tylko wnioskodawca i teraz Rada, czy Państwo Radni zagłosują nad tym wnioskiem, tak jak nad poprzednim. Wydaje mi się, że grupa radnych ma kompetencje do tego, żeby złożyć projekt uchwały i ten projekt uchwały powinien być procedowany, a nie odrzucany z przyczyn formalnych. Przyczyny formalne czy warunki formalne złożenia projektu grupy radnych to są 3 podpisy 3 radnych, natomiast nie opinia Rady Dzielnicy. I w tym kontekście nie zgadzam się z treścią tego wniosku i również ze sposobem podraktowania tej uchwały.
tak samo jak pan wspomniał, że grupa radnych ma prawo złożenia projektu uchwały, tak inni radni mają na prawo głosu samodzielnego i podejmowania Nad uchwałą, a nie nad zdjęciem uchwały, panie przewodniczący. Zdjęcie uchwały.